Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 29. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku pomódmy się słowami Psalmu 18, wersety od 31 do 51. Tego Boga droga jest nieskalana. Słowo Pana w ogniu wypróbowane. On tarczą dla wszystkich, którzy do niego się chronią. Bo któż jest Bogiem prócz Pana? Lub któż jest opoką prócz Boga naszego? Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę. On daje moim nogom rączość nugłani i stawia mnie na wyżynach. On ćwiczy moje ręce do bitwy, a ramiona do napinania spiżowego łuku. Dajesz mi twą tarczę ocalenia i wspiera mnie Twoja prawica, a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Wydłużasz moje kroki na drodze, i stopy moje się nie chwieją. Ścigam mych wrogów i dopadam, a nie wracam, póki nie zginą. Rozbiłem ich, nie mogli się podnieść, upadli pod moje stopy. Mocą mnie przepasujesz do bitwy, Sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną. Zmuszasz wrogów moich do ucieczki, a wytracasz tych, co mnie nienawidzą. Wołają, lecz nie ma wybawcy. Do Pana, lecz im nie odpowiada. Jak proch na wietrze ich rozrzucę zdepczę jak błoto uliczne? Ty mnie ocalasz od buntów ludu, ustanawiasz mnie głową narodów. Służy mi lud, którego nie znałem. Są mi posłuszni na pierwsze wezwanie. Cudzoziemcy mi schlebiają, cudzoziemcy bledną, z drżeniem wychodzą ze swoich warowni. Niech żyje Pan, moja opoka niech będzie błogosławiona, niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca. Bóg, który zapewnia mi pomstę i poddaje mi narody, wybawia mnie od nieprzyjaciół. Wynosi nad moich wrogów i uwalnia od gwałtownika. Przeto będę cię, o panie, chwalił między narodami i będę wysławiał twoje imię. Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi, i twemu pomazańcowi okazałeś łaskę, Dawidowi i jego potomstwu na wieki. Rozdziały od 25 do 27 księgi wyjścia które dziś będziemy czytać, zawierają szczegółowe instrukcje Boga dotyczące budowy przybytku namiotu spotkania i jego elementów. Te rozdziały podkreślają znaczenie przybytku jako świętego miejsca, gdzie Bóg miał mieszkać pośród swojego ludu oraz szczegółowość i świętość, jaką Bóg przykłada do miejsca swojej obecności pośród Izraelitów. Wyobraźni, przywołajmy plac świątynny w Jerozolimie, na który dziś Izraelici nie mają wstępu, bo stoi tam muzułmański meczet. Pomyślmy, że czterdzieści lat po śmierci Chrystusa spełniło się wypowiedziane przez niego proroctwo mówiące o zrównaniu z ziemią, świątyni i zakończeniu sprawowania starego kultu. Przypomnijmy sobie również fragment Ewangelii według świętego Jana. Mówiący o śmierci Jezusa na Golgocie, święty Jan zauważa, że w chwili skonania Chrystusa zasłona przybytku rozdarła się na dwoje i chwała Pańska opuściła przybytek. Chrystus swoją śmiercią wybudował dla Boga nowy przybytek. Jest nim kościół, oblubienica baranka, przystrojona dla swego Pana. My jesteśmy przybytkiem, w którym mieszka Bóg. Pan tak przemówił do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę. Macie zaś przygotować dla mnie jako daninę złoto, srebro i brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów. Oraz drewno akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju do namaszczania i pachnących kadzideł, kamienie onyksowe i inne drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału. I uczynią mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród Was. Według zaś wzoru przybytku i według wzoru jego sprzętów, jaki ci ukażę, wszystko dokładnie wykonacie. I uczynią arkę z drewna akacjowego. Jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia, jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce. Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota, i przymocujesz je do czterech jej boków. Dwa pierścienie do jednego jej boku. I dwa do drugiego jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki, by można było ją przenosić. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane. I włożysz do arki świadectwo, które dam Tobie. I uczynisz przebłagalnie ze szczerego złota. Długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia. Dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu krańcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym krańcu, a drugiego cheruba na drugim krańcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na krańcach górnych. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte ku górze... I zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnie, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnie na wierzchu arki, w arce zaś złożysz świadectwo, które dam Tobie. Tam będę się spotykał z Tobą, i z ponad przebłagalni, i z pośrodka cherubów, które są ponad arką świadectwa. Będę z Tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom. Uczynisz też stół z drewna akacjowego, jego długość będzie wynosić dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć, a jego wysokość półtora łokcia. Pokryjesz go szczerym złotem, i uczynisz dokoła wieniec złoty. I uczynisz dokoła listwę na szerokość dłoni i zrobisz wieniec złoty do koła listwy uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przytwierdzisz je do czterech końców gdzie się znajdują jego nogi blisko listwy będą się znajdować cztery pierścienie przeznaczone na drążki żeby można było stół przenosić a zrobisz te drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem i będzie się przenosiło stół za ich pomocą Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i kubki do składania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego złota. Będziesz zawsze kładł na stole przede mną chleby pokładne. Zrobisz też świecznik z czystego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem. Jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. Sześć ramion będzie odchodzić od jego boków. Trzy ramiona świecznika z jednego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego boku. Trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca, pąk i kwiat, będą na jednym ramieniu. I trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca, pąk i kwiat, na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach odchodzących od świecznika. Na świeczniku zaś będą cztery kielichy w kształcie kwiatów migdałowca pąk i jego kwiat. A pąk jeden będzie pod dwoma odchodzącymi od niego ramionami, stanowiąc z nimi całość. I pąk jeden pod dwoma następnymi ramionami świecznika, stanowiąc z nimi całość. Tak niech będzie pod sześcioma ramionami odchodzącymi od świecznika. Ponki ich i ramiona będą stanowiły z nim całość i będą wykonane z jednej bryły czystego złota. I uczynisz dla niego siedem lamp i ustawisz jego lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed Nim. Szczypce też i naczynia na knoty uczynisz z czystego złota. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki ukazano Ci na górze. Uczynisz przybytek z dziesięciu tkanin. Uczynisz go ze skręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu z cherubami, dziełem biegłego tkacza. Długość każdej tkaniny winna wynosić dwadzieścia osiem łokci, a szerokość każdej tkaniny cztery łokcie. Wszystkie zaś tkaniny powinny mieć jednakowe wymiary: pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą, jedna z drugą, podobnie drugie pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą, jedna z drugą. I przyszyjesz wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta. I tak też uczynisz na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta. Pięćdziesiąt wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny, i pięćdziesiąt wstążek przyszyjesz do drugiej tkaniny w miejscu, w którym mają być spięte, tak żeby wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt złotych kółek i zwiążesz tkaniny za pomocą tych kółek. Tak przybytek będzie stanowił jedną całość. Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści. A uczynisz je z jedenastu mniejszych nakryć. Długość jednego nakrycia będzie wynosiła trzydzieści łokci, a szerokość jednego nakrycia cztery łokcie. I wszystkie 11 nakryć będą miały jednakowe wymiary. Powiążesz ze sobą pięć nakryć osobno, a pozostałe sześć osobno. Jednakże szóste nakrycie, które ma wisieć u wejścia do przybytku, złożysz we dwoje. I przyszyjesz pięćdziesiąt wstążek na brzegach jednego nakrycia, w miejscu, w którym mają być spięte, i pięćdziesiąt wstążek na brzegach drugiego nakrycia, w miejscu, w którym mają być spięte. Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt kółek z brązu i nałożysz kółka na wstążki. I w ten sposób zwiążesz nakrycia przybytku ze sobą, tak, że utworzą jedną całość. To zaś, co zbywa z nakryć namiotu. Mianowicie, zbywająca połowa nakrycia będzie zwisać na tylnej stronie przybytku. Z tego zaś, co zbywa z długości nakryć, będzie zwisać jeden łokieć po obu stronach przybytku, aby go okryć. Oprócz tego, uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich, barwionych na czerwono, i w końcu nakrycie na wierzch ze skór delfinów. Przygotujesz też deski na przybytek z drewna akacjowego i ustawisz je pionowo. Wysokość desek wynosić będzie 10 łokci, a szerokość jednej deski półtora łokcia. Każda deska będzie miała dwa czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego. Tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. I przygotujesz deski na przybytek. 20 desek na ścianę południową, po stronie prawej. I czterdzieści podstaw srebrnych sporządzisz pod każdą deskę dwie podstawy na oba jej czopy. I po drugiej stronie przybytku na ścianę północną uczynisz dwadzieścia desek. A do nich czterdzieści podstaw srebrnych. Po dwie podstawy na każdą deskę. A dla tylnej części przybytku sporządzisz sześć desek. Przy narożnikach tylnej ściany przybytku postawisz dwie deski. Deski będą przystawały szczelnie do siebie u dołu, a u góry również szczelnie będą połączone na wysokości pierwszego pierścienia. I tak będzie także z deskami przy obu narożnikach. Zatem będzie osiem desek, a podstaw srebrnych szesnaście dwie podstawy pod każdą deskę. I zrobisz poprzeczki do powiązania desek z drewna akacjowego pięć dla desek jednej strony przybytku. I pięć poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku. Pięć też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku. Poprzeczka umieszczona po środku desek przechodzić będzie od końca do końca. Deski pokryjesz złotem, a pierścienie służące do osadzania drewnianych wiązań zrobisz ze złota i pokryjesz poprzeczki złotem. Postawisz przybytek według wzoru ukazanego ci na górze. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, z cherubami, dziełem biegłego tkacza. I zawiesisz ją na czterech pokrytych złotem słupach z drewna akacjowego. Haczyki do zasłony będą ze złota, a cztery podstawy ze srebra. Powiesisz zasłonę na kółkach i wewnątrz za zasłoną umieścisz arkę świadectwa. I będzie oddzielała zasłona Miejsce Święte od Najświętszego. I położysz przebłagalnie na arce Świadectwa w Miejscu Najświętszym. Umieścisz przed zasłoną stół i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik, stół zaś umieścisz po stronie północnej. Każesz też sporządzić zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury. Z karmazynu i ze skręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną. I uczynisz dla tej zasłony pięć słupów z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem, a haczyki do niej będą ze złota. I odlejesz do nich pięć podstaw z brązu. I zbudujesz ołtarz z drewna akacjowego, mający pięć łokci długości i pięć łokci szerokości. Ołtarz będzie więc kwadratowy, a wysoki na trzy łokcie. I uczynisz rogi w czterech narożnikach ołtarza, a będą stanowiły z nim całość. I pokryjesz go brązem. I zrobisz popielnicę do sypywania zatłuszczonego popiołu oraz łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie te przybory wykonasz z brązu. Z brązu też wykonasz kratę do ołtarza w formie siatki, a nad tą siatką na czterech jej krańcach zrobisz cztery pierścienie. Umocujesz je u dołu pod obramowaniem, tak żeby siatka sięgała do połowy ołtarza. I zrobisz drążki do ołtarza z drewna akacjowego i pokryjesz je brązem. A będzie się wkładało drążki te do pierścieni i będą one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go. Uczynisz go z desek tak, aby był wydrążony wewnątrz według wzoru ukazanego Ci na górze. Tak uczynisz. Następnie urządzisz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca ze skręconego bisioru będą po stronie południowej na sto łokci długie, a do tego dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Tak samo po stronie północnej zasłony będą na 100 łokci długie, a ponadto 20 słupów, 20 podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Na szerokości dziedzińca po stronie zachodniej zasłona będzie miała 50 łokci, a do tego 10 słupów i 10 podstaw. Na szerokości dziedzińca po stronie wschodniej będzie miała również 50 łokci. Zasłony jednej bocznej ściany będą miały piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy. Także zasłony drugiej ściany bocznej będą miały piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy. Przy wejściu na dziedziniec będzie zasłona na dwadzieścia łokci z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z bisioru skręconego, wielobarwnie wyszywana. A do tego cztery słupy i cztery podstawy. Wszystkie słupy dookoła dziedzińca winny być zaopatrzone w srebrne klamry. Haczyki zaś będą ze srebra, a podstawy z brązu. Długość dziedzińca będzie wynosiła sto łokci, szerokość pięćdziesiąt łokci, a wysokość pięć łokci z zasłonami ze skręconego bisioru i z podstawami z brązu. Wszystkie naczynia przybytku do jakiegokolwiek użytku, wszystkie jego paliki i wszystkie paliki dziedzińca będą z brązu. Ty rozkażesz Izraelitom, aby przynosili do świecznika oliwę czystą wyciśniętą z oliwek, celem nieustannego podtrzymywania światła lampy w namiocie spotkania, na zewnątrz zasłony, która jest przed świadectwem. Aaron zaś wraz z synami swymi będzie ją przygotowywać, aby płonęła przed Panem od wieczora do rana. Takie jest prawo wieczne przez wszystkie pokolenia dla Izraelitów. Czytamy kolejne wersety listu do Hebrajczyków, rozdział 11 od wersetu 17 do 40. W których autor przywołuje kolejne postacie Starego Testamentu. I stawia je czytelnikom jako wzór wiary. Dzięki wierze Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka, i to jednego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było, Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych. I dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki wierze w przyszłość, Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. Dzięki wierze, Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski. Dzięki wierze, Józef, konając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał polecenie w sprawie swoich kości. Dzięki wierze Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że ładne jest dzieciątko, a nie ulękli się nakazu króla. Dzięki wierze, Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wolał raczej cierpieć z Ludem Bożym niż zażywać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewak dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Wytrwał, jakby widział niewidzialnego. Dzięki wierze zgotował paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne. Dzięki wierze przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli. Dzięki wierze runęły mury Jerycha, gdy je obchodzili dookoła w ciągu siedmiu dni. Dzięki wierze nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo gościnnie przyjęła wysłanych na zwiady. I cóż jeszcze mam powiedzieć? Nie starczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych. Otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrzy miecza i wyleczyli się z niemocy. Stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom, niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przeżynano piłą, kuszono, przebijano mieczem. Tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku świat nie był ich wart i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. Na dziś to już wszystko. Nie zapomnijcie zostawić pod filmem łapki w górze. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii wrog. Do usłyszenia.